Chcieliście Olivera, macie Olivera. Gościu! Ale to u nas buta pójdzie nam na nowy dzień. Ojejku, jejku. Porąbało cię, gościu. A ja sobie ogólnie ubrałem sweterek pod tą kurtkę i chyba... Ubrałem sobie sweterek pod tą kurtkę, ale chyba sobie go ściągnę. Bo mi jest bardzo gorąco już. Tak, teraz muszę kable odpinać. Ale po co ty go chcesz mieć? F4i. Mogliśmy wyjechać o tej 7.30, bo zanim ja to połowiłam z powrotem, to będzie godzina. A co tam masz za kable? Muszę sobie kupić taki krótki kabel do ładowania telefonu. To nie jest oryginalny, to jest kasakurs. Szczotka, mycie, kubeł, czysta woda. Tak to było? Tak się zaczyna wielka przygoda. Myję zęby, bo wiem dobrze o tym. To ich nie myje, ten ma kłopoty. Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć. Szczotko, szczotko, hej, szczotko. Kurde, o. Kurde, ciśnienie jak... Nie powiem cię. No bo to jest do mycia felki, jest niskie ciśnienie. Włącz sobie aktywną pianę. Nie da. Nie! Nie ma guzika? Nie, nie ma. Nie za dużo, żeby za mokro nie było. Po wydechu na jedziemy i zaraz go odpalić. Wszyscy kiedyś mówiłeś, jak jest mokro, to jest dobrze. Gdzie w tej sytuacji? Kuniec! Pojebuj! Ja dopiero zaczynam. To dobra. Szpukiwanie. Nabłyszczanie, osuszanie czy konserwacja woskiem? Nabłyszczanie. To nikt nie myje, ten ma kłopoty. Ciekawe, kiedy mi akumulator przestanie funkcjonować przez to, że myję z kluczykiem w środku. Na chuj to takie co? Wydech! No tak, klucz się lepiej. A wiesz jaka jest oryginalna, jaka jest długa? Taka. To nie jest oryginał, jednak. W sensie seryjne jak wychodziło. Wiem, rurałem w ruskim czołgu. Nie no, taka jeszcze nie jest, to nie jest jeszcze źle. Pierwszy dzień, żebym ją skrócił, bo mi się to chuj nie podobało. Ale ja się zastanawiam nad RN19. No to... Bo na 22 mnie nie stać. A RN19 nie wiem, może było stać, jakby mi szkoda. Jakbym szczerze, jakbym miał hajs, to... Znaczy się nie, powiedzmy tak. Ja mam... Wypierdolę wszystkich hajs na motor, potem nie będę miał ten, na... Ja wieśmaka mam... w McDonaldzie. Ja mam trzy opcje. Albo R1, albo Super Duke 1290. Ten co na targach był? Tak, ale tylko, że starszego. Mhm. Model starszego, albo BMW S1000R. Tą pierwszą to generację. Pierwszy. No, one też są drogie. To S1000RR to są w cenach RN22. Nie wkładź kasku na ziemię. A pierdolisz, ja kładę ich. Ja nie wierzę w te jakieś no... Zabobony. Zabobony. Ja powietrze nie kładę. Serio? Ty kiedy ty ostatnie ciśnienie sprawdzałeś? Na początku sezonu. Albo przed sezonem. Przyjedziesz tu? To przyjedź tu. No mówię, że przyjadę. No to dobrze. Nie ma ci za ciepło w tym słońcu? No właśnie. Jakiś chuj skłonił w relacji, znasz go? Nie wiem, kto? Jakiś Krzysztof. Jaki Krzysztof? Jakiś Co mam latarkę włączoną? Netflix się włączył. Czekaj, muszę Zdziśka włączyć. O, Zdzisław się włącza.
Janosiczek. Ja. Łączymy się przez mesza, nie? To trzeba wyłączyć w interkomie. Łączymy się. Ja nie chcę się z tym łączyć. Battery high. Już? 3-4. Phone connected. Mesh intercom on. Open mesh. Channel 1. Halo? Ja też słyszę. Też słyszę? Magda, słyszysz? Tak. A ją w ogóle wycisza bardzo wcześnie. A to ja nie wiem. Czekaj, bo mi jakaś sprawdź, stan pojazdu wyskoczyło. Gdzie są moje rękawiczki? Sprawdź stan pojazdu? No. A jaki stan pojazdu? No właśnie też k***a nie wiem. Może przegląd ci się skończy. Nie, był robiony ostatnio. I to jest informacja z M Obywatela. Nie jest, to była z Janosika. A. To tam taka opcja jest, sprawdź pojazd? A możesz dodać normalny dowód rejestracyjny. Co ty pierdzielisz? No i będzie ci normalnie... No tak jak na M Obywatelu mówiło, przeglądaj i w ogóle. No, no, no. Jak to było? W prawo, w lewo, w lewo, w prawo. Jak to było? O, o, o. Ojejku. Ale mi się... Może mi się sety nie podkręcają dzisiaj. A nie będziesz latał na gumie? Nie. Bo po tej coli mi się chce bardzo odbić teraz. I chepnij se, k***a. Śmiało. Śmiało. Dobra. Nie, dobra. Przeszło mi. Co za debil mówi ten motocykl, że te lusterka są takie upierdolone? Nie wiem. Powiecie coś? Mówię coś. Dobra, to... Muszę to jakoś... A jedźmy tutaj. Czemu mi się pytałeś, czy nie będę na kole latał? No czy będziesz na kole latał, się pytałem? No nie będę. Nie będziesz? Nie. O nie. No nie będę, no... Nie chcę Magdy wystraszyć. Ale o czym wy mówicie? A to ty nie słyszysz, czy ty słyszysz? Słyszę, ale nie wiem, o co chodzi. No Krzysiu pytał, czy będę na kole latał. Aha. Jak spokojnie przyspieszasz, no jestem w szoku po prostu. Tak, dobra? Ty zaraz w prawo, wiesz gdzie, nie? O, pewnie! Ja bym się tu urodził. Tutaj w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. Tak, 200 metrów, skręć w prawo. No dokładnie za 200 metrów właśnie. Ja bez nawigacji mogę jeździć. Ty możesz być lektorem. Tak, twoim chyba. Głowa mnie swędzi, kurde! No hej! No hej! A powiedz mi, bo ty dostałeś tam jakiś czas temu jakieś tam punkty karne, nie? Ja dostałem od moich punktów. Ale nie, to, ale nie, ten... Kiedy ci się to wyzeruje? Kiedy ty to dostałeś? No właśnie to była dziwna sytuacja, dlatego że na M Obywatelu no. Dalej mi pokazuje, że jest po roku czasu. Pokazuje czy nie pokazuje? Pokazuje 300 coś, no teraz już będzie chyba z 300 dni może mniej nawet. Aha. A podobno od tego roku miało wejść, że to 2 lata, nie? No tak, tak, tak. No. Ale ja nie wiem, czy to przeszło w końcu, czy nie? No nie wiem, bo mi pokazuje przy 300 dniach. No to chyba nie przeszło. To tak. Chyba, że mnie w ch**a robią. Nie wiem, to tak chyba gadali tylko, żeby ten... Że to ma być, ale to nie wiem, to chyba tego nie wprowadzili, a zresztą cholera wie. Nie wiem, jak dostanę następne, to zapytam się pana policjanta. No to rób tak, żeby nie dostać. Nie da się. O, tu jest najbardziej komiczny znak, teren zabudowany. No jeden dom już opuścił. Jeden dom, dokładnie. Po prostu porażka jakaś. Nie, to tu jest naprawdę śmiech na sali. Ale chłopie, teraz hamulce to są brzytwa, nie? W porównaniu do tamtych, co były, to ja bym się sam zdziwił, że to tak może hamować. No. Ej, ja rozumiem tą tablicę, jakby dali tutaj gdzieś od tego momentu, bo tu się więcej domów zaczyna. Ale no. Tutaj... No ludzie, złoci, dajcie spokój. O, krowa leży w rowie. Ja pierdykam. Nie mogę. Madzia, ty żyjesz? Tak. Madziula! Co? Ostatnim razem to myśmy jeździli wtedy co ze mną jeździłaś. No. I to było chyba, nie wiem, 2 lata temu.
Bardzo możliwe. Czy nie? Nie, ja nie pamiętam już, ale dawno to było. Ja czekam, kiedy mi sprzęgło pierdolnie. Bo ja jak jadę, to nie, jak w górę zmieniam biegi, to ja nie używam sprzęgła, bo zbędny ruch ręką po prostu. Aha. Ja tam używam, no. Ale wiesz, to teoretycznie to nie jest jakoś, nie wiem. Różne opinie na ten temat słyszałem. Uraz dla skrzyni. Ale patrz, chłopie, to się tak płynnie zmienia biegi. No ja też umiem, no patrz. Tylko że szkoda, że się w dół tak nie da. No w dół nie. Ale ja, znaczy się, do Gixa się nie opłaca tego. Bo jest, czekaj, quick shifter i downshifter? Downshifter, tak. No, ale quick shifter jest fajny, bo przy zmianie biegu strzeli. Coś mi się wydaje, że my się tam do tej groty nie wpierdzielimy, bo musieliśmy później wyjechać oczywiście. Oczywiście przez ciebie. Musiałem czekać na ciebie standardowo. No, oczywiście. Ale nie, opowiem ci historię, jak to było. Ja wstałem po 7 godzinie i tak głowie kurwa nie chce mi się, nie? Ale ten. I napisał do mnie ten kolej, że jednak nie przyjedzie, bo by musiał okrężną drogę zrobić. Każdy ma okrężną drogę ogólnie. Czekaj, tu zaraz w lewo skręcamy. No i tak stwierdziłem, kurde, jak to jest na 11, to po chuj tak wcześniej jedziemy. No. Mówię, napiszę ci, że godzinę później to się ucieszysz, bo będziesz sobie mógł poleżeć jeszcze. Ale wiesz, jaki minus zauważyłem tego twojego uchwytu? Jaki? Że on się strasznie rusza. No, bo on się rusza, bo jest dodany do niego taki, to jest antywibracyjne coś tam, żeby się z telefonem nic nie stało. A chodzi ci o taką gumę, Ala. I on się właśnie tak rusza na tej gumie, żeby się nie uszkodził ten telefon. To jest specjalnie tak zrobione. Ja to mogę wyciągnąć i on wtedy będzie sztywno, nie? No u mnie jest sztywno. No, no ale to jest bardzo niebezpieczne dla telefonu. Nie wiem, czy o tym wiesz. I dla aparatu. A pierdolisz. No naprawdę, no aparat się może zepsuć przez to. W tym telefonie jest wszystko powtórne. Uwaga, gówno! To nie było gówno. To było coś innego. Może się dołączymy do tego motorzysty, co tam jest z przodu. Czekaj, bo jak staniemy tu na przejeździe, to ja sobie muszę antenkę wyciągnąć, bo jak jesteśmy dalej, to cię chuj słyszę. A czekaj, ja mam antenkę. Tak, o Boże, wiesz, jak kiedy ja ostatnim razem byłem na Górze Świętej Anny, chyba z 5 lat temu. Ja nie wiem, czy tam w ogóle byłem. No, ja cię nie kojarzę. O nie, do słońca, o nie. Weź mi naciś ten plastik, co tu jest i mi wysuń tą antenkę. Ła, kurwa, ale nie z moim byłem. Ty masz wysuniętą? Cyk. Co to takie ciche? Te ciężarki są jakieś chujowe. Ja żebym ostatnio te ciężarki wbijał młotkiem gumowym wczoraj. Ale ja sobie to wkręciłem ostatnio elegancko i jak wracaliśmy z Czech, to byłem w nie już wracałem do domu, patrzę, a on wykręcony do tego stopnia. No bo one są też na ala tych, znaczy ja mam je na ala właśnie tych rozpornikach takich. Aha. Tylko że z gumą, nie? No tam mi też jest guma w środku. Mi to na przykład, ten to się w ogóle, heblo to tak, że... No bo ruszasz manetką i to się tu rusza. To są kurwa podróby barakudy z AliExpress, to co ty chcesz? No. Słyszysz ten bit? Słyszę. We were we. Dobrze, że skóry nie ubierałem jednak. Nie ma ci gorąco? Nie, teraz mi jest przyjemnie. Teraz jak stoimy? No. Wcześniej mi było zimno. Ała, 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 ała. Ej, ale w sumie po co ci uchwyt, jak ty masz? Ale mam chuj ten uchwyt, bo muszę się z tym kablem pierdą. Aha. A też masz do główki ramy. A, bo ty mówiłeś, że młotkiem wbijałeś. No, on jest już na stałek, dożywotnio. Dobra, mamy godzinę 9.57, jeszcze mamy godzinkę czasu w sumie, to zajebiście. Którą mamy? 9.57, 10. Ja mam 21.56. Ale to ja patrzę na telefonie, bo na motocyklu to mi się przestawiła, bo robiłem tą ładowarkę, podpinałem i potem zapomniałem tego przestawić. Światła włącz! Ja całe życie na długich motocyklu jeżdżę.
Mi się coś z tym przełącznikiem świateł tu pierdzieli. On bardzo ciężko chodzi. Muszę go nasmarować. A, wazeliną. No, żebyś wiedział. Koszwice. Pozdrawiamy Koszwice. Prosto? Prosto. Jak w mordę szczelił. Tak jest.